Nie będziemy dokonywać wielkich reform dotyczących struktury, ale chcemy wprowadzić nowe podstawy programowe zbudowane w oparciu o nową sylwetkę absolwenta pracowaną przez Instytut Badań Edukacyjnych, tak żeby ludzie, których będziemy wypuszczać w tym 38 roku, bo mniej więcej wtedy po 12-letniej edukacji będą kończyć uczniowie, którzy będą zaczynać w roku 26, byli lepiej przygotowani do życia w XXI wieku. Żeby poza umiejętnościami cyfrowymi, które są oczywiste, mieli empatię, umiejętność pracy w grupie, potrafili wykorzystywać wiedzę, której się uczą w szkole, potrafili być również odporni na to, co powiedzieliśmy, czyli na możliwość porażki, żeby uczyli się całe życie i żeby czerpali radość z tej nauki całe życie, ponieważ zmienia się rynek pracy, zmienia się rzeczywistość, w której żyją.